Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajduję się właśnie w hali Koszyki, gdzie 8 marca odbyła się premiera naszej wystawy Biesy Polskie. Niestety parę dni później świat stanął, rozpoczęła się pandemia i nie mieliście okazji zobaczyć tej wystawy na żywo, ale teraz wszystko mamy otwarte i zapraszamy Was bardzo, bardzo gorąco. Jak mnie będą chwalić kwiaty, jak mi będą śpiewać ptaki, jak natura cała żywa będzie dla mnie szczodrobliwa. Wystawa Biesy Polskie jest częścią projektu Kobiety, którego pomysłodawcą jest fotograf Maksymilian Ławrynowicz. W rolę naszych tajemniczych, mitycznych, słowiańskich kobiet wcieliło się mnóstwo wspaniałych artystek, m.in. Paulina Holz, Edyta Herbuś, Anna Cieślak, Helena Norowicz, Ania Karczmarczyk i wiele, wiele innych, a także moja siostra Kasia Kurdejmania, z którą we dwie jesteśmy twarzami tegorocznej wystawy. Nasze pomysły razem z Maksem idealnie się połączyły. My mamy rodzinny projekt muzyczny, w którym właśnie zaczęliśmy tworzyć utwory, w których chcemy czerpać z naszej słowiańskości, z ludowości, ale trochę przekształcić to na współcześnie. A Max miał pomysł na sfotografowanie właśnie słowiańskich kobiet. Pomysły tak pięknie połączyły się. Stworzyliśmy specjalny teledysk do wypromowania tej właśnie wystawy, w którym aktorki, które wzięły udział w wystawie, jeszcze głębiej wcielają się w te postacie. Teledysk reżyserował Max, także gorąco zapraszamy Was wszystkich do obejrzenia. To ja. Jako nieszczęsna Dorotka z Kalisza. Historia Dorotki jest okrutna. Została zamurowana w wieży przez swojego ojca. Ojciec nie wytrzymał faktu, że ona śmiała się w kimś zakochać, był bardzo zaborczy, do tego stopnia, że ją po prostu zamordował. Podobno od tamtego momentu duch Dorotki, jasny i pachnący, pojawia się w tamtejszej wieży. Wystawa Biesy Polskie. Macie okazję zobaczyć ją na żywo do końca sierpnia. Zapraszamy serdecznie do Hali Koszyki w Warszawie na pierwszym piętrze. Do zobaczenia.